myślę, że zaraz w linii prostej przekażę go osobie, która jest najbardziej władna rozpatrzeć taki list otwarty, czyli pani minister edukacji narodowej, która dzisiaj odwiedzi także Świdnicę. Bylibyśmy bardzo dziękuję. Gratuluję. Gratuluję, wiecie czego przede wszystkim? Że wyrażacie swoje zdanie. Bo to jest bez względu, czego dotyczy temat, macie prawo się wypowiadać. A nie byliśmy nawet zapytani. Wiecie, bo jeszcze nie mamy decyzji, więc jeszcze być może te konsultacje będą miały miejsce, tak? Ale zaczynacie, włączacie się, macie do tego prawo. 12 artykuł Konwencji o prawach dziecka wam to gwarantuje. Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieciom, a dziś po raz drugi w historii Polski obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wśród nas są znakomici goście, pan rzecznik praw dziecka Marek Michalak, właściwie gospodarz, ale gospodyniem jest oczywiście pani prezydent Beata Moska-Słaniewska, która pewnie nam później powie, dlaczego Świdnica zasłużyła na miano stolicy dziecięcych marzeń. Jest również z nami pani Dominika Kulczyk z Kulczyk Foundation, która opowie nam o bardzo, bardzo ciekawym projekcie. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Skąd pomysł na taką akcję, takie święto? No, święto zostało ogłoszone przez polski Sejm w 2014 roku na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Ja, idąc do parlamentu z tą inicjatywą, oparłem się na tym, co się dzieje na świecie. Na świecie większość krajów obchodzi 20 listopada jako Dzień Dziecka. Wtedy została uchwalana Deklaracja Genewska, Deklaracja Praw Dziecka, następnie Konwencja o Prawach Dziecka. To się nie działo 20 listopada. I tak pomyślałem sobie, że my mamy Dzień Dziecka 1 czerwca, ważny dzień, ale może byśmy edukacyjnie zwrócili jeszcze uwagę na ten aspekt dotyczący bezpośrednio praw, nie tylko prawa do zabawy, ale tych innych praw. Parlament podzielił to stanowisko rzecznika, jednogłośnie uchwalił Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, dzięki temu znalazł się on w kalendarzu. Chciałbym, żeby od tego roku, dzisiaj to jest Świdnica, ale żeby od tego roku zawsze 20 listopada inne miasto było gospodarzem, żeby działo się wiele różnych rzeczy skierowanych bezpośrednio do dzieci, bo proszę też zauważyć, dorośli dzisiaj są w tle, my dzisiaj komunikujemy do dzieci, to one są najważniejsze, one mają się czuć ważne i te najmniejsze i te starsze, a równolegle przecież szkoły polskie, przedszkola, ośrodki kultury, różne miejsca, gdzie dzieci się znajdują, dzisiaj także swoje małe, większe święta skierowane na edukację w zakresie praw dziecka organizują. I to bardzo dobrze. Jeśli utrwalimy, jeśli wyjaśnimy, jeśli odkłamiemy stereotypy, to jest szansa, że dzieci będą bardziej szczęśliwe, a my dorośli będziemy bardziej przestrzegać ich praw. Tak to się w Świdnicy toczyło, że najpierw Marek został najmłodszym kawalerem Orderu Uśmiechu. Zaczęli tu przyjeżdżać znakomici goście i ta idea poszanowania godności dziecka, traktowania ich właśnie jak podmiot, a nie jak przedmiot, zaczęła być w Świdnicy bardzo żywa. Tak jest zresztą do dzisiaj, nie tylko w sercu, także w innych ośrodkach, które w mieście działają. Stąd też, kiedy dostałam propozycję, byśmy właśnie tutaj razem zorganizowali te spotkania, by włączyły się w to świdnickie placówki edukacyjne, świdnickie stowarzyszenia. Nie zastanawiałam się chyba nawet 15 sekund. Powiedziałam, świetny pomysł, robimy. A dlaczego Świdnica w tym roku? Świdnica nie bez powodu. Od 2003 roku miasto to nosi tytuł Stolicy Dziecięcych Marzeń. To też mobilizuje, tak? To szlachectwo też zobowiązuje, więc to działanie powinno mieć miejsce. Jest to też moje rodzinne miasto. Ja wiem, jacy tutaj ludzie żyją. Ja wiem przez 20 lat, z jakimi ludźmi współpracowałem i nie pomyliłem się ani o trochę. Kiedy tu przyjechałem i zaprosiłem te kilkanaście osób na pierwsze spotkanie, powołałem ten sztab organizacyjny, to muszę powiedzieć, przyszło więcej niż zaprosiłem. A każde zadanie, które głośno omawialiśmy, były co najmniej kilka osób, które chciało to zadanie wykonywać, więc wewnętrzna taka determinacja, chęć wspólnoty, zrobienia czegoś dobrego dla dzieci była ogromna, a to o to chodzi. Żeby coś w świecie zdarzyło się naprawdę, myślę, że najpierw trzeba sobie to wymarzyć, uświadomić sobie potrzebę, którą się ma, marzenie, które się ma, a potem trzeba o nim powiedzieć głośno. Podzielić się
pomysłem i sobie stwierdziła, że znajdzie się wokół siebie ludzi, którzy ten pomysł i to marzenie będą chcieli razem z nami realizować. Otworzą oczy, zrobią coś bardzo konkretnego i zmieni się świat. A które z praw według Pana jest tym prawem najważniejszym? Ja myślę, że to jest mniej ważne, które jest według mnie. Ważne jest to, które jest według dzieci. Kiedy pytam polskie dzieci o jedno prawo, gdyby miały wybrać z całej konwencji, o które ja mam się dopominać i przypominać, to dzieci mówią o prawie do wyrażania własnego zdania. One chcą być słuchane. One chcą, żebyśmy dali im szansę z nami porozmawiać, nie tylko do nich przemawiać. One mają nam wiele do powiedzenia i ci dorośli, którzy korzystają z tego, którzy potrafią z nimi dać im tę szansę rozmawiać, nie do nich przemawiać, a rozmawiać, to takie bardzo korczakowskie, wygrają na tym, bo te dzieci nie będą szukały pomocy w internecie, nie będą szukały pomocy na ulicy, być może trafią wtedy na kogoś niebezpiecznego, tylko przyjdą do swojego zaufanego dorosłego, bo wiedzą, że z nim mogą porozmawiać. Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, może jeszcze mały. Marcin Brykczyński. Bardzo dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Wam służę. Do zobaczenia. Może